Mikołaj Gwoździowski, witam Państwa w kolejnym wydaniu programu Pytamy Wprost. Od 3 lat w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu funkcjonuje ośrodek radioterapii. Niestety nie tak jak powinien, bowiem leczy się tu mniej pacjentów niż mogłoby. Dlaczego? Najlepiej wyjaśni nam to dr Marcin Sawicki, specjalista fizyki medycznej i zarazem kierownik fizyków medycznych w tymże ośrodku. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, no tak jak już zapowiedziałem, dlaczego z ośrodka radioterapii w Tarnobrzegu korzysta tak mało pacjentów? Myślę, że największą wagę tutaj odegrało to, że nasz ośrodek nie był tak rozpromowany, jak powinien. Trafiliśmy też na początek pandemii, to też widzimy pokłosie tego niestety. I to jest jedyny powód, dla którego tych pacjentów nie mamy. Mamy bardzo dobrą kadrę, mamy wysokospecyficzny sprzęt, sprzęt jest nowy. Kadra jest też z okolicznych ośrodków wysokospecjalistycznych. Nie widzę powodu, dla którego pacjenci nie mieliby się leczyć u nas. Mhm. A czy to też nie wynika może z tego, że no nasz szpital w ostatnich latach i obecnie nie cieszy się najlepszą opinią? No, może mieć to jakiś pewien wpływ na pacjentów, którzy do nas przybywają, do naszego szpitala. Aczkolwiek u nas jest całkowicie nowy zespół. Jesteśmy dobudowaną częścią do szpitala. Oczywiście współpracujemy ze szpitalem, ale my jakoś nie odczuliśmy negatywnych skutków ze strony szpitala. Bardzo dobrze nam układa się współpraca z chirurgią, z chemią, więc jedynie tylko może brakuje promocji naszego ośrodka wśród społeczności tarnobrzeskiej, tak? Żeby nasi pacjenci z Tarnobrzega, a jest ich demograficznie dosyć duża ilość, dlatego w ogóle ten ośrodek tutaj powstał, tak? To nikt sobie nie wymyślił, że nagle da 40 milionów złotych na ośrodek, który nie ma prawa bytu, tak? Tutaj były statystyczne założenia i są te założenia, że ci są pacjenci chorzy na choroby nowotworowe i ten ośrodek jak najbardziej spełnia swoje miejsce na tej mapie zachorowań nowotworowych w Polsce. No to dobrze, no to w takim razie, skoro brakuje promocji, to wypromujmy ten ośrodek. Dlaczego warto z niego skorzystać? Zacznijmy od tej kadry. Jaka ona jest, skąd, ile osób liczy ten zespół? Do kadry mamy to minimalne wymagania do tego, żeby świadczyć wysokospecyficzne procedury, czyli 6 lekarzy specjalistów. W tym mamy jedną panią ze Szwecji, mamy kierownika zakładu radioterapii w Brzozowie, mamy byłego kierownika zakładu radioterapii w Narodowym Centrum w Warszawie. Mamy lekarza też z Rzeszowa. Czyli fachowcy. Dokładnie. A sprzęt? Sprzęt to są 3-letnie przyspieszacze, topowe urządzenia na rynku. Takie same jak w Brzozowie, w Rzeszowie. Oczywiście w Brzozowie jest inna firma, ale założenia tych urządzeń są identyczne. Mhm. To jest też jeden z najnowocześniejszych sprzętów w Polsce, z tego co pamiętam, z tego co słyszałem. Do czego on służy dokładnie? No to te przyspieszacze, które mamy, to są 3-letnie przyspieszacze, tak jak już wcześniej wspomniałem, więc generalnie jeżeli ktoś zakupuje nowe urządzenia, to są zawsze topowe urządzenia. Nie można wybrać sobie urządzenia, które, nie wiem, ma gorsze jakieś parametry, tak? One są sprzedawane, ujednolicone, więc co możemy leczyć? Możemy leczyć generalnie większość nowotworów, chorób nowotworowych, które się zdarzają na Podkarpaciu, czyli te raka prostaty, raka piersi, obszary gardła, nosogardła, mózgi, skóry, czyli generalnie tak naprawdę myślę, że 90% typów nowotworów, które się pojawiają, są spokojnie do wyleczenia tutaj w Tarnobrzegu, do leczenia, do podjęcia leczenia. A w takim razie czym nasz ośrodek różni się od tego w Rzeszowie czy w Brzozowie? Już pan odpowiadam. Przede wszystkim terminem oczekiwania na leczenie. To też jest bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe. Czas, tak? Są takie typy nowotworów, które bardzo szybko się namnażają, powodują przerzuty i czas odgrywa tutaj istotną rolę. W przypadku Tarnobrzega na chwilę obecną, miejmy nadzieję, że to się troszeczkę zmieni, pacjenci są praktycznie przyjmowani w ten dzień, w który się zgłoszą, tak? Mamy poradnię radioterapii uruchomioną. Jeżeli są na przykład, też chciałem wspomnieć o tym, że jest też poradnia onkologiczna w szpitalu, do której są terminy dłuższe. Nie muszą Państwo iść do poradni onkologicznej, mogą Państwo przyjść od razu do poradni radioterapii, do której też nie potrzebują Państwo skierowania. Jeżeli mają Państwo jakieś podejrzenie, czują się Państwo zaniepokojeni i chcą się Państwo zbadać, przyjść, skonsultować, zapraszamy. Przy takim oburzeniu, jakie mamy w tym momencie, możemy spokojnie
świadczyć też usługi dla osób, które nie są już stricte do nas skierowane, ale po prostu chcą przyjść się zapytać, czy z takimi wynikami badań, czy z takim rozpoznaniem można się leczyć w Tarnobrzegu, bądź jaka jest dalsza forma leczenia. My skierujemy, pokierujemy, zbadamy tego pacjenta, wyślemy na diagnostykę. Ile takich naświetleń musi zostać wykonanych, aby pozbyć się nowotworu? To zależy od nowotworu, to zależy od lokalizacji, zależy od typu nowotworu. Średnio to jest około 20-25 seansów. Tak? Odbywają się one codziennie, raz dziennie, trwają około 15-20 minut, w zależności od lokalizacji, czy jest mniej, czy bardziej wymagająca, i 20-25 seansów. Tak? Dla pacjentów, którzy są z Tarnobrzega i jeżdżą do Rzeszowa, ja dojeżdżam z Rzeszowa do pracy, do Tarnobrzega, więc dla mnie półtorej godziny dojazdu, żeby być napromienianym, będąc osobą chorą, no nie powiem, że to nie jest wyzwanie. Tak? No ale właśnie wspomniał Pan o tym krótkim czasie oczekiwania. Jak to wygląda właśnie w Brzozowie czy w Rzeszowie? Zanim zostaniemy umówieni do poradni, to mija jakiś czas. No nie chcę podawać tutaj konkretnych dni czy tygodni, ale generalnie myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że miesiąc to jest tak, żeby rozpocząć leczenie w obu ośrodkach, może nawet więcej, tak? One są bardzo obłożone, te ośrodki, mają duże kolejki oczekiwania pacjentów. A jakie są opinie naszych pacjentów na temat tego ośrodka? Są w szoku, że w ogóle, że w Tarnobrzegu jest... Tak, oni w ogóle są zdziwieni, tak, że jest zakład radioterapii w Tarnobrzegu. Wiedzą, że jest onkologia, bo onkologia tu się już wpisała w tą społeczność tarnobrzeską. No, dużo osób nie wie właśnie, że jest zakład radioterapii. Lekarzy dużo nie wie okolicznych, że funkcjonuje tutaj zakład radioterapii, do którego mogliby skonsultować, nawet skonsultować, czy wysłać na leczenie takiego pacjenta. A ile pacjentów w ogóle w ciągu miesiąca jest tutaj przyjmowanych? A ilu mogłoby? Średnio mamy około 30 pacjentów leczonych radioterapią w zakładzie radioterapii. Moglibyśmy przy tym obłożeniu kadrowym, który mamy, około 100. Czyli trzykrotnie tyle moglibyśmy pacjentów spokojnie objąć opieką lekarską. A jeśli chodzi o skuteczność tego naszego ośrodka w ciągu tych trzech lat działalności? Jaka jest skuteczność? No tak naprawdę my leczymy standardami, czyli leczymy takim samym standardem, jak jest w Brzozowie, w Rzeszowie, w Kielcach. Jest ujednolicona ta droga leczenia radioterapią, czy chemioterapią, czy chirurgią. Więc ci państwo dostają, nawet jeżeli by się zdarzyło tak, że jakichś pewnych zabiegów chirurgicznych czy chemicznych nie mogą państwo otrzymać w Tarnobrzegu i jadą do ośrodka ościennego, to zawsze taki pacjent może do nas wrócić. Jeżeli tylko my mamy taką możliwość techniczną, żeby tego pacjenta jeszcze napromienić i on wymaga tego, to możemy zrobić to spokojnie w Tarnobrzegu. No dobrze, powiedzieliśmy o takich pozytywach, ale wiem, że też, że występują skutki uboczne takiego naświetlania. Jak to wygląda? Ja myślę, że tak, że każdego leczenia mamy skutki uboczne, tak? Zawsze mamy tą toksyczność leczenia. W przypadku radioterapii dużym plusem jest to, że wchodzimy, inaczej. Nie wchodzimy w ciało pacjenta za pomocą jakiejś interwencji chirurgicznej. Możemy to napromienić z zewnątrz. W tym momencie też tak naprawdę te techniki się tak wyspecjalizowały, tak się rozwinęła radioterapia, że skutki uboczne po radioterapii, porównując 10 lat temu, 5 lat temu, są dużo mniejsze. Te techniki, które pozwalają nam napromieniać w tym momencie pacjentów, na przykład z obszaru prostaty, ci pacjenci leczeni teleterapią, bardzo niewielki procent pacjentów czuwa jakiś dyskomfort z powodu leczenia. Bardziej mnie też ciekawi sam ten proces przyjęcia, jak to wygląda i samego badania, jak mógł Pan to opisać? Znaczy samo badanie, jeżeli pacjent się zgłasza do nas z podejrzeniem choroby nowotworowej, no najlepiej jest tak, jeżeli już ma jakieś wyniki i choroby nowotworowe są skierowane do nas, więc tylko lekarz radioterapeuta ogląda te wyniki, sprawdza histopatologicznie, czy pacjent się kwalifikuje do tego napromieniania, które może otrzymać w Tarnobrzegu. Jeżeli wszystko się zgadza, jest kierowana tomografia komputerową, na podstawie której będzie planowane leczenie. Tomografia komputerowa jest zrobiona w ten sam dzień. Jeżeli pacjent oczywiście jest przygotowany, a lub lokalizacja nie wymaga jakiegoś dodatkowego przygotowania, tak? Czyli
tomografia komputerowa, powiedzmy, że pacjent zgłasza się w poniedziałek, ma wykonywaną tomografię komputerową, lekarz rysuje na tej tomografii komputerowej obszary, które chce napromienić, tak, czyli tę chorobę nowotworową, rysuje narządy krytyczne, czyli narządy, które nie chce, żeby otrzymały pewną dawkę promieniowania, bo wiadomo, tak jak wspomnieliśmy, no, promieniowanie ionizujące polega na tym, że unicestwia nam komórki nowotworowe, tak? Wchodzą do ciała pacjenta, to wchodzimy też przez zdrowe struktury, więc my chcemy je oszczędzić. Więc po narysowaniu tego, określeniu dawek, fizyk planuje i myślę, że spokojnie w środę taki pacjent może rozpocząć już proces leczenia. Czyli mamy bardzo krótki okres czasu pomiędzy przyjęciem a rozpoczęciem leczenia. A samo leczenie to jest? Około 20-25 frakcji leczenia, tak? Czyli takich seansów leczenia. Ale to jest standaryzacja, więc bez zmian to, czy pacjent się zgłosi do Rzeszowa, Brzozowa, do Warszawy, do Kielc, otrzyma... Wszędzie 20 tak, dokładnie. A co jeśli chodzi o inne nowotwory? Czy w waszym ośrodku może być pewnego rodzaju przekierowanie do innych ośrodków na leczenie? Tak, i to wielokrotnie miało miejsce, bo zdarzają się takie lokalizacje, takie typy nowotworów, które my nie jesteśmy w stanie wyleczyć. Jakieś nowotwory mózgu bardzo specyficzne, bądź układu nerwowego, które się zdarzają, czy krwi. To są techniki, które wymagają specjalistycznego sprzętu i to są już w dużych centrach leczone osoby. Ale oczywiście, że taka osoba się do nas zgłosi, w związku z tym, że mamy tą kadrę zatrudnioną z dużych centrów, tak, to możemy skonsultować i wielokrotnie konsultujemy taką osobę i wtedy możemy ją pokierować, bądź już nawet umówić na dalszy proces leczenia w tych ośrodkach. I takie sytuacje miały już miejsce? Tak, zdarzają się. Rzadko, bo jednak to mówię, to są rzadkie nowotwory, ale mają miejsce takie sytuacje, że kierujemy i umawiamy pacjenta do innych ośrodków. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę i fachowe wyjaśnienie funkcjonowania Ośrodka Radioterapii w Tarnobrzegu. Dziękuję również za rozmowę. Dziękuję również Państwu. Do zobaczenia za tydzień.